Cześć, siemano wam wszystkim. Właśnie przed chwilą odpaliłem sobie Wiedźmina. Nagrywamy kolejny odcineczek. Punkt zaznaczony, lecimy dalej. Ostatni bardzo fajny, znaczy pod koniec bardzo fajny. Fajny, nie fajny, ale w końcu się i tak nie udało, bo to przewaga wygrała i tak. O, co my tu mamy? Skrzynia? O, skrzynia. Zły pomysł. Oj, nie ten miecz, Wiedźmin. Nie widziałem ich jakoś wcześniej. O ty! Jakiś łucznik mi to... Kusznik, łucznik, jeden pies. Dawaj. Oby. Parak jest szybki. Szty. Kozak taki jesteś? Masz. No już nie pomachasz sobie łapką. Bandyto. Jaskółka. Dawaj, 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 dawaj. Wiem, kłen mogę używać, ale... Lecimy na grubo tutaj. I... Pięknie. Też sobie nie pomachasz łapą. Dobra. Zabite to ścierwo. Idziemy dalej. Dobra, to sobie pozbieramy. Wiedźmi, miecz schowaj. Buty, to się sprzeda, te śmieci. Dobra. To niezły początek. Gruba walka. A wzmocnienia tych pancerzy mam, okej. Okay. Fajnie, wszystko zebrane. Jeszcze tutaj sobie szybko pozbieramy. Jeszcze beczka chyba. Roślinki. Aha, skrzynka w ogóle. Nic takiego wartościowego, fajnego. O, jakiś klucz. Dobra. A to pewnie do tej klatki, że tam ludzie są. A jeszcze coś? A, jeszcze tutaj coś. Na pół. Prawie, że przecięte. Dobrze, dobrze. Co my tu mamy? Aha. Otwórz. No, otwórz. Kimżeś jest? No, halo. Dzięki. Dzięki za ocalenie. Zajdźcie kiedyś do gliniska. Przypomnijcie się. Za darmo. Do gliniska. No dobrze. Okej. Okay. Jakbym sobie jeszcze, o właśnie. Pyk to nie, bo to za ciężkie. Tam ten właśnie upiór jest. To tego nie zrobimy jak na razie, niestety. Upiór jest, kurde, samo się regeneruje się, także no niestety. Niestety nie uda nam się go zabić. O, bandyty! Nie, zsiadaj z konia! Dobra. No, dezerterzy. Co jest? Nie widzicie mnie? To było śmieszne. O, ty! Bum! Dobrze, nie ma. Patrz, jakie to. No, odbijanie strzał to jest ten właśnie, by się przydał jeden taki skill. To by było dobre na odbijanie strzał. No, to by się nawet przydało. Uuu, nie widziałem jakiś miecz fajny. Dobre miejsce. A nie będę zużywał. Szybka medytacja, regeneracja. Medytacja, regeneracja. O, połowa levela. Dobra, dobra, dobra. Co my teraz? Nie, ekwipunek chciałem. Halo, halo. Tam miecz jakiś fajny był. Uuu, cóż to? Aha, moc Igni Quen. Aha, ale to ma więcej tych. Stalowy miecz z Mahakamu. 13 plus 13 obrażeń. No. Jak to wygląda? Nie no, weźmy sobie ogólnie. O. Ej, ładny miecz, taki... Zacięcia ma, ładny. Podoba mi się. Tu ile na sprzedaż? Ojejku, będziemy bogaci zaraz. Tutaj śmieci, tu śmieci, dobra. Aha, chyba że jeszcze coś tam było, ale chyba nie sądzę. Zobaczmy tylko tak szybko. A, kotlecik.
Dobra, dobra, tutaj sobie odhaczę, żeby wiedzieć, co jest nowe, a co stare, dobra. No, o, ładnie wygląda ten miecz. Podoba mi się. Tutaj? Płotkanie. No, płotka nie. Tutaj mamy następny punkt. Pyk. Pojedziemy sobie zobaczyć. Co my tam mamy na dole? Kogo? Też jakieś zbóje. Dobra, idziemy na nich, co to? Patrzcie, czy kusznik jest. Nikt mnie nie trafi. Kurde, ile ich jest? O, trafiłem, no dobra. Taki kozak jesteś, chodź na blisko. Bum, bum, lecimy z nimi. W nich wlatujemy piruetem, a nie. Jeszcze coś. Chłopie, ja nie mógł się oddychać. Chcę być winny. No, chyba mówisz o sobie. Dobra, jeszcze tu są, ojejku. O, jaki twardy dziad. O ty! Silnym atakiem cię chciałem wykończyć, no. Tyle śmieci na sprzedaż. Ojejku, będę bogaty. Będziemy bogaci. Tu kwiatek, tutaj tego. Dobra. Ciekawe, ile udźwigu już mam. No, pewnie zaraz się skończy. Ja coś podejrzewam. Już się skończył. Dobra, musimy to sprzedać w takim razie. Jedziemy do kowala. Bo jeszcze tutaj coś mamy do zebrania. List. Może jakiś skarb ukryty. I już mamy lepsze miecze, proszę bardzo. Zapiski pirata. Wczoraj żeśmy znaleźli na dnie srebrną misę i groszę z rubinami. O, właśnie skarb królowej. Zylejki. Zylejki? Nie wiem, jak czytać. Okej. Okay. Zylejki, zulejki, zulejki. No dobra. Kurde. Dobra, to się sprzeda, sprzeda się. Nie będę zostawiał przecież tych rarytasów tutaj. Komuś. Innemu, obcemu, dobra. Chodź, płotka. Ja tam chyba nie skoczę. A ty, płotka, chodź. Ja mogę skakać, ale ja myślałem, że ty mogę. Chodź, płotka. Musimy to sprzedać. O Jezu, z 12 kilo nadwagi. Przeciążenia raczej. Do miasta musimy jechać. No to tutaj by się przydało jechać. Sobie zaznaczę. Tu musimy jechać. No dobra. No i musimy to sprzedać, bo tu tak nie da się chodzić nawet. Dobra, płotka, jesteśmy już, pyk. Oj, no. Dobra, nie mogłem trafić. Pyk, pyk, przenosimy się... Tutaj, tutaj, tak, tak, tak. No to już mamy... Zaś trochę lepszy miecz na stalowy i srebrny, także cieszę się. Teraz można walczyć. Ojejku. Aha, o kurde, płotką muszę jechać, ale płotka, oj. Zanim ja tam dojdę, to 3 dni miną, dobra. Chodź, płotka. Już, 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 chodź, płotek. Chodź, chodź, chodź. W tę stronę chyba? Chyba tak, w tę stronę, tak. Do to kowala, tak, 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 tak. Oj, nie potrącaj nikogo. Ale pogoda się skipściła, no co zrobić. Dobra, już jesteśmy u kowala. Proszę mi tu. O, sprzedamy troszkę tych śmieci. Trochę zarobimy. Wiadomo. Czym mogę... Dobra, to pomijam. Pomijać będę. O, pewnie, jeszcze mi... Chcę obejrzeć... Towary, tak. Każdy to wie. No i po kolei. Pyk, 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 pyk. Pyk. No, sprzedawaj. Pyk, pyk, pyk. Pyk.
Pyk, pyk, pyk. O, buty też sprzedamy, bo to słabe jakieś. Pyk. Pyk. Patrzcie, ile już pieniędzy będzie. Pyk, pyk, pyk. No z ponad 1000 będzie. Pyk. To też, to... To też, po co mi to? Tu jeszcze, ojej, ojej, ło, ło, ło. Ile tego mamy? Myślałem, że trochę mniej, no ale okej. Okay. 1100 prawie. To lepsze. 17. A to sobie zostawię. Jak lepsze, to lepsze. A co on tam ma jakieś tam... Dzikie ogonu. Miecz wojny. Nie interesuje mnie to. Rękawica zabójcy. A, unika, ten 12 poziom. Tu stronnica. Glif, glif. Nie, te runy nie chcę. No to i tak trochę zrobiliśmy strat. Przez tamte zakupy manuskryptów. I stronnic, i odwarów, i tych innych rzemiosła. Zobaczmy. No, naprawić właśnie musimy trochę sprzęt. 160. Kurde. No. Rzemiosło. Co my tu możemy tak zrobić? Ale ósmy poziom to tak... Co my tu możemy? No. Niezbyt. To bym chciał, no, ale to 15 poziom. To jest piękna zbroja. Halabardników redańskich. No, to jest ładne. To mamy, ale... Nie. Na nasz poziom coś... Ta, o, ale dobra zbroja też. Szyjak, halo jakiś, dobra. Rupieć, rękawice, nie. Składniki, spodnie. Aha, my tylko tyle, no dobra. Nie, to na razie musimy odpuścić, szukać po prostu po świecie. Bywaj. Bywaj. O, ulepszenie sobie weźmy. Z drugiej strony jest. Dobra. Oj, przepraszam, córki. Pyk. No dobra, także zwiedzamy dalej. Może coś uda się nam, jakieś zbroje, jakieś coś trafić. Nigdy nie wiadomo. Ja bym pojechał jeszcze po tą tablicę, o tutaj. No. Tutaj trochę zapytajników jest. Nie, dobra, tablicę to tam... Tablicę będę zbierał po prostu chyba poza nagraniem, bo to co to tam ciekawe. Że wam powiem na odcinku. Tutaj się przeniesiemy. Tam, gdzie byliśmy wcześniej. Dobra. No, Wiedźmin. Nie zacinać mi się tu. Rusz się. Kogoś tam potrąciłem. Dobra, nieważne. Uciekaj. No, jedź, płotka, jedź. Pyk, przenosimy się. Tutaj, tutaj, czy tu? O, tu i pojedziemy sobie tą ścieżką. I to tyle zapytajników jest. O, pyk, pyk. Szybka podróż, elegancko. Ja akurat zdążę wody napić. Dobra, jesteśmy. Zaznaczmy sobie ścieżkę. No to tu sobie zaznaczymy, bo zrobi tak po drodze i tak. Dobra, 150, okej. Okay. Płotka. Gdzie jesteś, płotka? Chodź. Chodź tu do mnie. Pyk. Jedziemy na zwiat. O, zapytajnik, sorry. Zapomniałem, że tu obok jest, jest. Co my tu mamy? Jakieś szkarady? Wędriagi, kurde, ale mamy lepszy miecz za to. No, chodź tu. Akrobat. Pająk? Nie. Uciekaj, Wiedźmin. Koń, paskudo. Dobrze. Skarby zawsze się przydadzą. Oby coś dobrego było w tej skrzyni. Zaraz się przekonamy. Pyk. A
Alkahest, ruda żelaza. O! Nowigradzki długi miecz. Ulepszony olej przeciw zwierzętom. O! Ulepszony olej. A tu? No, zawsze tu trochę. Fajnie. Akurat to nam się trafiło. Kurde, wytrzymało to. Ach, sieknę. Zatruł. Dobra, tam jakiś truchło mamy z nich. Dobra, jedziemy dalej. Jaskółeczkę. Profilaktycznie. Jedź, putka. Jedziemy szlakiem, zobaczymy co teraz będzie. Otóż niedaleko, dobra, zsiadamy z konia, żeby koń się nie bał. O, dezerterzy. Spalimy! Żywce. Tarcza. Oż ty! Taki, oj, taki kozak. Ja mogłem go obskoczyć, o właśnie. No, zmęczony, zmęczony, już, już, nie? Poszedł. Nie trafiłeś go się. Łepek poszedł. Jak pięknie. Piękne są te wykończenia. O, kolejne śmieci na sprzedaż. Tak to się zarabia. Skrzyneczka. W skórze bestii, buty. Nic specjalnego. W skórze bestii. Nie, też nawet nowej bestii, bestiariuszu nie ma. Bestii w bestiariuszu. Pyk. No ale zawsze level trochę się wbija, nie? Tutaj sobie zaznaczymy. O, albo tu. To już tak drogo pojedziemy. No, chowaj miecz, Wiedźmin. Geralt, no, halo. O kurde. Też dezerterzy, o jako. Jeszcze żyłeś. O, już chyba nie pochodzisz nawet. Dobra, podnieś to. Coś my tu jeszcze więcej mamy? Ognisko, no co nam z ogniska? No dobra, jedziemy dalej. Jedziemy! Geralt, dawaj, dawaj, dawaj. I pyk, i kolejne miejsce. Proszę bardzo. Wolałbym skrzynki jakieś, albo skarby ukryte. Ach, potrzebnie już atakowałem. Tamten zginął, zabił swojego. Coś mu nie wyszło ze mną. Pyk. Dobrze. Dobrze, chodź tu. Jestem tak szybki, że... już nie pobiegasz, gościu. Dobrze, dobrze, nie ma. No to było śmieszne, widziałem jak swojego strzału zabił. Krasnoludzki brzeszczot. Powtarzam i będę powtarzał, warto eksplorować świat Wiedźmina. To jest sama przyjemność i korzyść. Kurde, jeszcze lepszy miecz. Oby, też wiadomo, nie? Ale piękny miecz. Tutaj sobie odhaczę, żeby wiedzieć co nowe. Kurde. Krasnoludzki brzeszczot. Przebicie pancerza 35. Igni. No, trafienie krytyczne, premia. Tam 70% przeżyjemy. Ale kurde, ładny. Z machaka. No, podobny. Z wyglądu. No, podobny. To się sprzeda. Co my tu mamy jeszcze nowego? Rybkę. Rudę, fajki. To się sprzeda, te fajki. Drewniane, dobra. No i krasnoludzki brzeszczot. Ale ładny. Ja lubię te miecze. Tak ładne ładnie wyglądają niektóre. Że aż miło popatrzeć. Dobra, to chyba tędy na skróty pojedziemy. O, pyk. O, tu skrzyneczka jest. Szybko. No już nie mogę. O ty, łachudro. O ty, łotrze, ty. Piąty poziom. O, zabił go strzał. Ale śmiesznie dostał w szyję. Nie, my iść na hardcora, że tak powiem. O, ten wytrzymały. Jaki doświadczony. Ja
Jeszcze powrócimy do równowagi. Już gościu sobie nie postrzelasz, nie przebiegasz. Jeszcze ktoś? O, i ludzie przejmą. No i fajnie, to mi się podoba właśnie. Ojejku. No. Dobra. Ale wycięliśmy ich, ojejku. No tak jak przystało na Geralta z Rivi. Piękny miecz krasnoludzki. Brzeszczot. Kurde, ładnie wygląda. No i dobra. Nie chcę z tobą gadać, tylko to. 50 jeszcze dostaliśmy, spoko. Ale ile trupów? O Jezu. Same plamy zostały. Dobra, to się sprzeda. Dobra, to się sprzeda. Bierzemy wszystko, co popadnie. Tam oni niech się modlą. Tam tutaj na mnie uwagi nie muszą zwracać. Pyk. Jeszcze tam dwóch. A już przeciążony, kurde. Już jestem przeciążony, no nie wierzę. A jeszcze coś tu możemy? Jakieś skrzynki chyba widziałem. Oj, musiałem się podrapać. Czy bogi się na nas pogniewali? Bogowie, głodem już nas nie karajcie. Siedzi diabo na dachu, pędzi go żałkę po paku, co upędzi, to wybije. No co jest, jak się podpaliłem? Aha, ognisko. Nieważne. A zielarz. A może zielarz będzie miał coś? O, czego? Patrz. Pokaż mi swoje towary. Oj, ci ludzie to mnie zaskakują. A, tylko składniki ma, to nie. Nic nie potrzebujemy, nie. Bywaj. Bywaj, gościu. No co ty, gadasz, kobito? Ja źle wyglądam, gdzie? Musimy do płotki jakoś dojść. Przeciążony. Kurde, z tym udźwigiem muszę coś zrobić. Wiem, że jakoś da się zwiększyć. O, skrzynka właśnie. O, jakaś kartka kliknęłam, aha. Gdzie mi tu na konia kaszlesz? Ty, gościu. No, zostaw mojego konia. Postać. Zobaczmy sobie. Które to było na udźwig? Nie wiem, musiałbym poczytać. Próg zatrucia, tutaj nie. A na udźwig to chyba tu któryś. W czasie dnia regeneracja, żeby płatności na sekundę za walką o 10. Zwiększa maksymalną żywotność o 500. Przyda się, każdy element lekkiego dodaje 25% dobre. Średniego i ciężkiego. Kuszy, nie, a może to? Oj. O, udźwig, właśnie. Wykup, tak. Weźmy na razie tutaj, osadźmy sobie. A to jeszcze mogę? Jeszcze raz ulepszyć? A nie, tylko to, aha, 60. Tu? Mutageny. To to, odbijanie strzał chyba, nie? Parowanie ciosów umożliwia odbijanie, również odbijanie strzał. To bym wziął, ale to bym chciał jeszcze to. To na razie zwiększymy. Oj, odblokowaliśmy kolejny etap, drzewka. Dobrze, to mnie cieszy, okej. Okay. Zajmiemy się teraz dalej. O, level to nawet spoko, szybko idzie. O, tutaj sobie możemy pojechać, zobaczymy jak to wygląda sytuacja. Tylko 150 kroków to spoko. Kroków, metrów. No, zwał jak zwał. Co to jest? Tak wygląda jak wielo... Nie, skała chyba. Wielory, kurde. Paskudy. Dobra, już nie ma paskud. Już wszystko? Koniu, spokojnie. Podnieś. Dobrze, tu skrzynka. Receptura Nigredo. Nie wiem co za receptura, okej.
Tam na statek. Nie udamy się jak na razie. Jest przerąbanie tempo, źle. Tempo. Przerąbanie jest niedobrze. O, może tak. O, 150 do dźwigu, no i dobrze. O, tutaj się udamy jeszcze. Tu, tak dołem, dołem. No i będzie dobrze. Kurde, ale czas zapierdziela w tym Wiedźminie. No, Wiedźmin, chowaj ten miecz. Oj, czas ucieka. Naprawdę, bardzo dobrze. Ale tak, jeden, dwa odcinek, nie mówię, że wszystkie zapytajniki będę na odcinkach robił. Bo to wiadomo, cała jazda to też zabiera. Chyba, że tak pomyślę, czy może ucinać, ale to tak też po drodze, to też ważne są elementy. No, płotka, skacz. Aha, bo my do wody, właśnie, ja tak zamyśliłem się. No dobra. Plum do wody. Oho, już tam coś na mnie czeka. Dobra, dobra, mamy kuszę. Bum. O, no Wiedźmin, halo. Naciągaj tą strzałę. No nie, no nie wierzę. Masz ty paskudo. Masz paskudo. Zapytajnik, dobra. Skarb ukryty. No i o to chodzi. Jeszcze pół tlenu mamy, okej. Okay. Zaraz wypełniemy na brzeg. Na brzeg, na wierzch. Wynurz się Wiedźmi, bo tu jest niedobrze. Pode mną chyba coś czerwonego było. Tak, chyba pode mną coś. Ta, skrzynka widzę właśnie. Dobra, chyba możemy, tam możemy nurkować. Dobra, skrzyneczka, dawaj, Wiedźmin, dawaj, płyn. Eliksiry by się przydały, ale to co z czasem się zrobi? Serio, tylko takie śmieci? Bo tylko napoje alkoholowe chyba były. Ojku, no i sprzeda się najwyżej. To tylko takie. Myślałem, że to skrzynka jakieś, wiecie, pancerz, jakieś coś. Dobra, to jeszcze tutaj się udamy. Pyk. No to jeszcze ze 2-3 zapytajniki będzie dobrze. Bo nie chcę też robić godzinnego materiału. Jak na razie, bo jeszcze mam jeszcze troszkę do robienia. Do roboty dzisiaj, ale nagramy sobie odcineczek. O co? No właśnie, mamy co? Puszczyk mamy. Mamy puszczyk, mamy ten, grom. No, spoko. Grom, do czego on był? Chyba do walki, że tam zwiększa coś. Ale nie pamiętam, musiałbym przeczytać, zobaczyć. Co my to mamy za cholerstwo? Oj, Wiedźmin, miecz, bo będzie krucho. O ty gnoju! No, halo. Bum, 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 przywódca. No co to ma być? Halo, halo. Co jest? Halo. Eliksiry. Strzało mi tu będzie. I co gość, taki kozak? Chodź. No paria kalenda. Dobrze. Jeszcze tam są. Zapiski herszta piratów. Dobra, nic ważnego. To się sprzeda się. To też topory ciężkie są. I drogie chyba. Jak tam być? Aha, tu są, ojej. Ojej. Nie, mi tu śmieci. O, na pół go przeciąłem. O, jak fajnie. O ty. No ja bym cię wysadził w kosmos, no ale boję się, że sam siebie też wysadzę. Te beczki czerwone, wybuchowe, straszne. No i dobra, pozabijanie jakieś tutaj ruiny zamku starego, dobra. Medytacja by się przydała, ale jeszcze pozbieramy sobie tutaj, pyk. Jeszcze tu, pyk, elegancko. Coś my tu mamy w ogóle? Musimy pozwiedzać tutaj te miejsce. O, beczka. Spodnie, okej. Okay. Nic takiego specjalnego. Tutaj jeszcze beczka.
Tutaj też. Tutaj ruiny. To może być jakaś skrzynka schowana gdzieś. Tu czerwona to. Nie, nie, nie. Tutaj zebrane. Tutaj miecz jakiś. O, skrzynka. Jest! To chyba w takich skrzynkach takich jest, patrzcie. Ale może nie zawsze. Ulepszony stalowy miecz wiedźmińskiego cechu gryfa. A, podpal. Nie, to co mam podpalać? No. No i o to mi chodziło. To skrzyneczka piękna, dobra. Pyk. Oj, no chciałem skoczyć tam. Halo, wiedźmin. Nie mogę? A, nie mogę. No. Czyśmy tu jeszcze mamy, czy tak, tak średnio bym powiedział? Nie? Coś tutaj na górze? No nie widzę, żeby coś było. W sensie, no, zmysłem nie widzę. Chyba nic nie ma po prostu. Tutaj coś, nie? Nie, no tutaj utknę chyba jeszcze. Nie, nic takiego chyba już nie ma, to tylko taka skrzynka była. Aha, jeszcze tutaj coś. Co my tu mamy? Podnieś. No. Pancerz ze skirok. Chyba, dobra. No to w sumie wszystko, to ruiny zbadane. Dobra, idziemy dalej. A level rośnie. O, jeszcze sobie tutaj zrobimy. O, i tym zakończymy sobie odcineczek tym miejscem. Tutaj już tyle poczyściliśmy, że... Wow. Niesamowite. I dobre miecze mamy chociaż na początek. Biegniemy, biegniemy z buta, bo jest niedaleko. Pyk. Oj, widzę beczki. Dobra, to do beczek na dnie są przywiązane skrzynki. Hehehehe, aż trzy, dobrze. Cieszy mnie to. Śmieci, niestety. Siodło. Sprzeda się. Drogie są siodła. Nic specjalnego. No, wyniesz się. Dobra. Nic specjalnego. Niestety, niestety. Dobra, jedziemy dalej. No już. No, ostatniego punktu może. O, pyk, pyk. Zaznaczone. No, już level, no. Pewnie dziewiąty niedługo. A, przebiegniemy się pieszo trochę. Oj, woda. No, to tym bardziej pieszo. No, płotka nie pływa. Niestety. Aha, to płytko było. No, no weźmy, dawaj. Szakłak. Ojejku. To płyni rzesz. Szakłak? Szakłak. Tutaj jakieś tratwy ktoś buduje. Tu łodzie są. Są zwłoki. Aha, kwiat. Zatańczmy. No dobra. Możesz ty, kurde. Ja muszę użyć tego jednak na nich. Jakie chamy, no wiadomo. O, już nie pogadasz głową, a raczej bez nich. Łem, co ja będę w życiu marnował na te parszywce. O, jak ich rozwaliło. Dobra. O, ty gnoju. Bum, już nie pochodzisz sobie. Bez nóżek. Nieźle, nieźle. O, jak miło. Może coś tutaj jeszcze znajdziemy dobrego. No dobra, to poń będziemy patrzeć na nich. No, wyślij drogi. O, narzędzie do naprawy. Jest, przydało się. Tutaj śmieci, śmieci, śmieci. Dłubiąc w nosie ciekawsze rzeczy widziałem. Tak, dłubiąc w nosie nie zabijesz, tak? No to udowodnij. Nawet nie zdążył mrugnąć, chłopie. Beczki, dobra, dobra, tu buty. O, stół, fajnie. Wzmocnienie jeszcze sobie poprawiliśmy. O, widzę questa pobocznego. Właśnie, to znajdywanie questów, to jest fajna rzecz, bo to... Nigdy nie wiesz, co cię tam spotka, albo co znajdziesz. O, kupiec. Czego? Towary. Dobra, to będę pomijał, bo to
On już niedługo level, patrzcie. On zbiera, kupuje to? Za 5, ale chyba u partnerza i tak będę musiał sprzedać, bo to lepsze ceny są. Sobie odhaczę tylko. Kurde, ile my tego mamy, jejku. No, trochę pieniążków jest, się pozbierało. Dobra, co my tu mamy? Tutaj nic z tego, dobra, siodło, to lepsze chociaż? Nie, mamy lepsze siodło. Tutaj jakieś śmieci na sprzedaż? A nie, nic nie chcę. Rzemiosło. No dobra, no, on chyba nic nie. Spojrzałem, nic szczególnie ważnego, istotnego dla nas nie miał. No, bywaj. Bywaj. Bywaj, bywaj, tam mamy questa pobocznego. Chłopka. No to jesteśmy właśnie. Czemu płaczesz? Bo mój narzeczony poszedł do lasu sprawdzić wnyki i nie wrócił. Coś mu się musiało stać. Słyszałam jak krzyczy, ale boję się iść tam sama. No te. Pójdziemy sprawdzić, co się stało. Pójdę sprawdzić, co się z nim stało. Dokładnie. Dziękuję, mam pieniądze, zapłacę ci. No, zobaczymy. Dama w opałach. A zrobimy sobie jeszcze na koniec tego questa. Czemu by nie? Ale medytacja. Medytacja ważna rzecz, istotna. Pyk. No już deszcz. O, już zachodzi słoneczko. Ale ładnie to wygląda. Patrz, słońce zachodzi, tu pioruny walą. No, może mi się trochę uda. Dobra, nieważne. Będziemy patrzeć na pioruny. Okej. Okay. Jeszcze nie raz będzie okazja. A tam coś jest. Ale nie wiem, czy to konkretnie to... O, to są ślady. Sorry. Szedł tędy. Okej. Okay. Czyli już mamy ślady. Okej. Okay. Mamy. Pyk. Jak on szedł? Aha. Chyba, że wilki go zeżarły, no to możliwe. O! To są dzikie psy, znaczy się. Jajko, cholerstwo. O, już mi miecz się zaczął. Już to są. Miecze zaraz naprawimy. Mamy trochę narzędzi, to się naprawi. O, tutaj. Nie będę miał dobrych wieści dla tej kobiety. No. Jej narzeczonego zagryzły dzikie psy. No, tak właśnie myślałem. Cóż to za kwiat? Sierzy, grom, coś. Aha, to pułapki jeszcze na ten. Na niedźwiedzie chyba, czy coś, nie? Przekaż złe wieści narzeczonej. Szybki quest, ale bolesny. No. Już ten wiedźmin to czasami. No, halo. No, nie mogłem trafić X. Nie znalazłeś go? Znalazłem, ale... No. Nie. Po twojej twarzy widzę, że... Proszę, weź te pieniądze. Nie mogę przyjąć tych pieniędzy. Żałuję, że nie udało mi się przyprowadzić go do ciebie żywego. Mogę przynajmniej pójść po ciało mojego narzeczonego? To niebezpieczne. Ale jeżeli się zdecydujesz, leży przy wnykach. Dziękuję. Żegnaj. O, i 9. Proszę bardzo, na koniec odcineczka. Tak to jest, eksploracja świata. No poszła, ciekawe, czy jak idziemy na nią to... Nie, no niech zachowa pieniądze, no jej się bardziej przydadzą niż nam. My sobie radę damy. Dobra, ale no co, pójdziemy za nią i gdzie ona idzie? No, ciekawy jestem, co się stanie. No chłopka. No nie, chcę zobaczyć.
Czy ona rzeczywiście pójdzie, czy tak sobie idzie przed siebie, w świat? Ale chyba tak, tak. Tak, na to wygląda, że tak. Ciekawe jest. Nie, to tak będzie patrzeć na niego. No niestety, no, zagryzły go dzikie psy. Aha, czyli jednak poszła, a to widzicie. Spoko. Dobrze wiedzieć, że takie coś. No dobra, nieważne. No idziemy sobie. Wyjdziemy tutaj na drożkę. Te kwiatki. Dobra, jeśli wam się podobało, wiecie co robić. Łapka w górę, komentarz. Jeśli nie subujecie, to subujcie mój kanał. Dzwoneczek, mile widziane. Ja się z wami żegnam, także trzymajcie się, pa, pa.